Istotne jest, aby na terenach osuwiskowych prace wiertnicze były wykonywane metodami umożliwiającymi co najmniej 95% uzysk rdzenia. Do tego celu wykorzystuje się najczęściej podwójną rdzeniówkę. Ważne jest, aby rdzeń po wyciągnięciu został owinięty folią w celu jego ochrony przed wyschnięciem. Podstawą wyznaczania zasięgów głębnego osuwiska jest analiza makroskopowa rdzeni wiertniczych i identyfikacja wszystkich powierzchni poślizgu. Używając niewielkiej siły, rdzeń pęka wzdłuż powierzchni nieciągłości, w tym również wzdłuż powierzchni poślizgu. Powierzchnie te na ogół charakteryzują się występowaniem niskokątowych zlustrowań, najczęściej z rysami ślizgowymi. Zlustrowania i rysy ślizgowe mogą być wynikiem innych procesów geologicznych, na przykład tektonicznych. Niemniej wówczas są one na ogół znacznie twardsze, ciężko je na przykład zarysować paznokciem i często zmineralizowane. Mogą być również wynikiem samego procesu wiercenia. W przypadku przyłożenia zbyt dużego nacisku na przewód wiertniczy w trakcie wykonywania prac może dojść do przerwania rdzenia. Wówczas tworzą się takie charakterystyczne talerzowate zlustrowania z koncentrycznymi rysami ślizgowymi. Istotne jest, aby w materiale rdzeniowym tego typu struktur było jak najmniej, gdyż w przeciwnym wypadku, nawet przy bardzo dobrym uzysku rdzenia, właściwa interpretacja powierzchni poślizgu będzie w zasadzie niemożliwa. Ruchom osuwiskowym często towarzyszą inne charakterystyczne cechy, takie jak bezładne wymieszanie materiału skalnego, zaburzenia naturalnego następstwa warstw, chaotyczna zmiana biegu i upadu warstw, obecność utworów bagiennych i torfiastych w profilu koluwiów, czy też występowanie stref nawodnionych i o podwyższonej plastyczności.